Ale Szybki. Ale gdzie ty czekasz? Zwodnienie. Tak, 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 tak. Trzeba by się dopatrzyć. I plus paru urzędników i prywatna firma to na tym zarobi. Nie? Ja rządzę. Demokracja tam ze zmianami, a to ja rządzę. Słuchaj, to jakby każdy tutaj nie jest. Idziemy. Idziemy się. Nie, czerwone, słuchajcie. Tutaj jesteśmy w
się sytuacja rozwinie, że trzeba go zbierać. Bo mi ukradli. No to to zostaw na statek, Piotrek, bo i na strzel, bo ci wyczerpie się. Będzie. Wyczerpie ci się, mówię ci. No, teraz tam na ulicy to... Na rynku. Takiego ciekawego Piotru już nie ma. Będzie. Porno i duszno. Porno i duszno będzie. No tak, ale pogoda fajna taka jest akurat, nie? Fajnie. Ja tylko się informam. Że wojskowi. Tak, dzisiaj się zwiedzę. Taka ofyta. Ale to jest
Burabini, tam wojskowi, lekarze. Jak to na tych statki, które w kościołach są i na niektórych ulicach. Tak. Jak wyglądał Wrocław? Więc to, co tutaj widzimy, to jest stara giełda i to jest budynek przed nami. Tak. Aha. Przepiękny w środku, ja tam pracowałam. To jest, mówiłaś, że to jest pracownik? Tak. Ale reklamę mówię. Piękne. No oni zawsze są w centrum. Gazeta Wyborcza. Natomiast tutaj wszystkie wymogi.
trzeba mieć niezwykłe zdrowie, dlatego zaparcie, żeby próbować przynajmniej odszukiwać zapomniane i promować właśnie Polskę. O, kwiaciarki, to jak u nas, to? Tak. Kwiaty kiedy kupimy mogą? Na Tak, właśnie już to by się uparło. Na maila? Na YouTubie będzie też. Na YouTube będzie też. Jakie ładne. Jeszcze raz. Poszołomić kompletnie. Powołać, jako nie wyciągać wszystkiego. Thank you.
zmienia się absolutnie, wyjdziemy z tego miejsca. Aha. Będziemy cały czas szli w kierunku Bonifacego, ale już tutaj nie będziemy wracać. Wchodzimy w drugą część targowiska. Tak jak mówiłam, tutaj pierzynki były, ziemniaki, kapusty, mięso. Sól. Sól tam. Ja wiem, że sól tam. I pamiętasz, co było do nas dostawy, tak? Jakie są przepisy, nie wiem jak się... Oni cierpią tutaj, ja mówię, że ich trzeba dopłacić, to są to z tych tutaj są Jesus, que nos llevan de ser plantas.
Zaakceptujesz mnie tam na tym profilu. Na profilu mnie zaakceptuj. Ja mam. No to weź wyślij. A to ja muszę wziąć ten. Oddali weźmij się. Przepraszam. Za mną marsz i jako ostatni po drodze odchodzimy z miejsca, udajemy się w tamtym kierunku, dobrze? Czyli schodzi kompania, to będzie odchodzący, jak już się pogodzi. Ja was będę prowadził w tym kierunku, gdzie idziemy. Zadanie tu się wystawiamy dwa razy, a nawet trzy. W czasie kierunku państwa powiem za chwilę, w czasie hasła Wojska Polskiego, gdzie tam w czasie uchwalania się w kierunku i zapamiętacie. Trzeci raz po zgłoszeniu ostatniego miejsca. Dobrze.
może nam pani powiedzieć? Chodźcie państwo, pani jest z mediów, proszę tam dalej. Poprosimy tam dalej. To jest tylko media. Trochę zdjęć tutaj, tylko tak, bo wschodzę z tego. Ile czasu by jeszcze? Dobra. Podejdź. Serdecznie witamy wszystkich przybyłych gości Wrocławia na uroczystości osłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt w więzieniu na Kleczkowskiej w stanie wojennym internowanych i aresztowanych działaczy antykomunistycznych. Za chwilę zostanie odegrany hymn państwowy. Romana Kowalczyka, kuratora, dolnośląskiego kuratora oświaty i wychowania. Witam też przedstawicieli IPN Oddział we Wrocławiu, pana dyrektora i panią dyrektor oraz innych pracowników IPN, którzy są obecni wśród nas. Witam wszystkich szanownych gości i uczestników przybyłych na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej internowanym i represjonowanym w zakładzie karnym nr 1 we Wrocławiu. W imieniu prezesa Rady Ministrów głos zabierze wojewoda dolnośląski pan Paweł Hrenek. Ekscelencjo, szanowni przedstawiciele osób represjonowanych, panowie oficerowie, panowie dyrektorzy, panie kuratorze, mam ogromny zaszczyt w imieniu prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, odczytać list skierowany do organizatorów i uczestników odsłonięcia tablicy poświęconej internowanym i represjonowanym w stanie wojennym. Dostojni goście, szanowni państwo, upamiętnienie działaczy NSZZ Solidarność, ugrupowań niepodległościowych i organizacji opozycyjnych, internowanych i więźniowych w czasie stanu wojennego w zakładzie karnym nr 1 we Wrocławiu to symboliczny dowód docenienia dokonań i zasług bohaterów naszej wolności. Inicjatorom przedsięwzięcia Wrocławskiemu Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniu Kobiet Internowanych i Represjonowanych oraz wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie bardzo za nie dziękuję. Wyrazy najwyższego szacunku przekazuję przede wszystkim zebranym we Wrocławiu bohaterom stanu wojennego. Przybyliście państwo do stolicy Dolnego Śląska z całej Polski, by jeszcze raz przypomnieć, że nasze pragnienie wolności, nasze pragnienie prawdy to niezbywalna część polskiego dziedzictwa, polskiej tożsamości, którą mamy obowiązek przekazać kolejnym pokoleniom. Szanowni państwo, drodzy bohaterowie naszej wolności,
Sprzeciwiając się komunistycznemu reżimowi, nie wahaliście się stanąć po stronie prawdy i sprawiedliwości. Dawaliście świadectwo postawy, którą tak celnie syntezują słowa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki umieszczone na tej tablicy. Pozostaliście ludźmi wolnymi duchowo w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Mieliście odwagę upomnieć się o polską suwerenność, prawo i godność człowieka. Tworzyliście zakładowe komitety Solidarności, braliście udział w strajkach, demonstracjach, głodówkach, kolportowaliście prasę podziemną, sygnowaliście listy protestacyjne. Podejmując działalność opozycyjną, płaciliście za to wysoką cenę represji, szykan, internowania i więzienia. Tamte lata to ogromny bagaż przeżyć i doświadczeń setek Polaków, setek polskich rodzin. To także ciche bohaterstwo polskich kobiet, które często samotnie zmagały się z okrutną rzeczywistością, próbując nieść pomoc potrzebującym. Za to wszystko wam dziś tu zebranym, a także tym, których tutaj brakuje, pragnę przekazać wyrazy najgłębszej wdzięczności. Uczyniliście wiele, by Polska była dziś niepodległa, solidarna i praworządna. Płacąc dług wobec państwa dokonań, jesteśmy zobowiązani do budowania naszej ojczyzny na fundamentach sprawiedliwości społecznej, troski o wspólne dobro i prawie naszego narodu do samostanowienia. W jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę niepodległości szczególnie pamiętamy o ludziach, którym zawdzięczamy dar wolności i niesiemy w przyszłość wasze przesłanie. Podpisał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych głos zabierze radca urzędu pan Jan Sroka. Szanowni Państwo, pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, skierował takie słowa do uczestników uroczystości odsłonięcia tablicy na murach więzienia przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Wielce Szanowni Państwo, pragnę wyrazić żal, że ze względu na liczne obowiązki służbowe nie mogę wraz z Państwem uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej dedykowanej działaczom antykomunistycznej opozycji, więzionym i internowanym z przyczyn politycznych we wrocławskim więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej. W czasie II wojny światowej więzienie przy Kleczkowskiej było miejscem kaźni przedstawicieli wielu narodów. Po wojnie osadzono w nim żołnierzy wyklętych, niezłomnych, którzy nie stracili wiary w możliwość zwycięstwa w walce o niepodległość naszej ojczyzny. Gdy ich zabrakło, zbuntowali się robotnicy Poznania, a potem Gdańska, Gdyni i Radomia. Tłumiony opór rozpalał się na nowo, aż przyszła Solidarność i więzienie przy Kleczkowskiej ponownie wypełniło się polskimi patriotami. Dziś spłacamy dług wdzięczności zaciągnięty wobec tych, dla których wolna ojczyzna była dobrem najwyższym. Odsłaniana na więziennym murze tablica jest nie tylko świadectwem ich cierpienia, ale też symbolem zwycięstwa nad zbrodniczą ideologią i jej wyznawcami. Mając powyższe na uwadze, z dużą satysfakcją podjąłem decyzję o współorganizacji przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dzisiejszej uroczystości. Na koniec pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tej pięknej inicjatywy, a w szczególności zaś paniom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Kobiet Internowanych
więzionych, represjonowanych w stanie wojennym. Łączę wyrazy szacunku, Jan Józef Kasprzyk. W imieniu dyrektora generalnego Służby Więziennej głos zabierze dyrektor okręgowy Służby Więziennej, pan pułkownik Tomasz Raczyk. Panie wojewodo, ekscelencjo, szanowni państwo, w imieniu dyrektora generalnego Służby Więziennej generała Stępińskiego bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pan generał z uwagi na liczne obowiązki służbowe nie mógł dzisiaj uczestniczyć w tej doniosłej uroczystości, ale skierował do państwa, przede wszystkim do przedstawicieli Stowarzyszenia Narodowy Śląsk, Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych następujące słowa. Z ogromnym zaszczytem przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt w zakładzie karnym nr 1 we Wrocławiu internowanych i represjonowanych w stanie wojennym działaczy Solidarności i innych organizacji niepodległościowych oraz opozycyjnych. Niech ta tablica pozostanie symbolem poświęcenia ludzi, którzy dążyli do zrealizowania swoich marzeń o wolnej ojczyźnie. Niech pozostanie wyrazem uznania dla ich patriotycznej postawy. Historia przyznała rację tym, którzy nie godzili się na istniejący stan polityczny jako formę funkcjonowania państwa, którzy czynnie stawiali opór w imię nieprzemieniających wartości. Tym wszystkim ludziom, którzy walczyli i cierpieli, ponieśli dotkliwe straty, rodzinom poległych i prześladowanych należą się dzisiaj od nas wszystkich słowa podziękowania i uznania. Pragnę wyrazić głęboki podziw i szacunek dla ich niezmiennej postawy. Obowiązkiem każdego Polaka jest pamięć o minionych wydarzeniach. Należy przebić wiedzę o historii narodu polskiego, o ofiarności i odwadze ludzi walczących o niezależną Polskę oraz o godne życie. Polska Służba Więzienna z należnym szacunkiem i pietyzmem odnosi się do tych tragicznych okresów historii naszej ojczyzny. Wymiernym tego dowodem jest powstające Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych PRL na terenie likwidowanego aresztu śledczego w Warszawie Mokotowa. Pamięć o bohaterach walczących o wolną Polskę stanowi istotny element etosu służby więziennej. Dlatego też inicjatywy upamiętniające ludzi, którym zawdzięczamy życie w demokratycznym państwie, budzą moje uznanie. Z poważaniem, generał Jacek Kipiński, dyrektor generalny służby więziennej. O zabranie głosu proszę dyrektora oddziału wrocławskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, pana Andrzeja Drogory. Wielce szanowny panie, wielce szanowni panowie, droga młodzieży niosąca sztandary niepodległości w innych uwarunkowaniach, kolejnym pokoleniom, wasza eminencjo, panie wojewodo, przedstawiciele instytucji urzędu. Bardzo przepraszam, że naruszyłem konwencję, taki ciąg wymieniając w tymże powitaniu, ale wydaje mi się, że dzisiaj jest to w pełni usprawiedliwione. Kiedy spoglądam na ten mur, widzę mury w dziesiątkach innych miejsc, w dziesiątkach innych ośrodków nazywanych ośrodkami odosobnienia i widzę twarze wielu ludzi, którzy za tymi murami, tak jak to pięknie powiedział ksiądz Jerzy, czuli się wolni. Wolni duchem, wolni wielką ideą, wolni tym wszystkim, co związane było z siłą, jaka niosła w sobie ta wielka idea solidaryzmu i solidarności. To może brzmieć paradoksalnie, ale proszę mi wierzyć, że w ramach tego, co zbrodniarze komunistyczni, zbrodniarz komunistyczny Jaruzelski, zbrodniarz komunistyczny Kiszczak, wielu pozostałych członków tej struktury
ja z całą odpowiedzialnością te słowa wypowiadam. Ja chciałbym przypomnieć, że sądy działające w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej uznały, najmniej tych dwóch twórców stanu wojennego, że są zbrodniarzami komunistycznymi, więc nie naruszam tu żadnej reguły i żadnej konwencji. A więc ta zbrodnicza działalność nie była w stanie owego ducha złamać, była w stanie jedynie na pewien czas odsunąć to przesłanie, a jednocześnie poprzez niegodne, poprzez tragiczne i niejednokrotnie wręcz nieludzkie sposoby traktowania ludzi znajdujących się za tymi murami próbowała złamać owego ducha. To się nie udało. Wiemy doskonale, jak trudno było ten czas nosić właśnie kobietom. Te ośrodki, które rozsiane były w wielu miejscach kraju, tak jak tutaj przy ulicy Kleczkowskiej, były miejscem, gdzie nie tylko osadzone tą traumę życiową przechodziły, ale każdy, kto pamięta i ma przed oczyma moment, kiedy na widzenia zbliżały się matki, żony czy córki, doskonale wie, jaki był los owych kobiet, które wtedy, w tą ciemną noc grudniową, zostały poddane tej niezwykle tragicznej próbie. Pan minister Macierewicz mówił o tym, jak trudno nam dzisiaj w pełni tę skalę owego pohańbienia, owych represji, owego działania zmierzającego do stłamszenia tego wielkiego ruchu i ducha Solidarności policzyć, jak trudno nam ją zdefiniować. I nie o liczby tu chodzi. I nie o te konkretne dane, które udaje się identyfikować, ale o sam proces i sposób działania i to, co wypływało z owej tragedii, jaka w sobie owa noc grudniowa niosła. Dlatego dzisiaj, odsłaniając tę tablicę, chcielibyśmy oddać hołd wszystkim, którzy w tych dziesiątkach różnych, podobnych miejsc, jak te, za podobnymi murami, jak te, które stoją przed nami, oddały swoje dni życia, bardzo często kosztowało to bardzo dużo choroby, czy ciężkie uszkodzenia, które powodowały z czasem być może wcześniejszą śmierć, być może innego rodzaju trwałe skutki, jak kalectwo. Bardzo często zapominamy, jak szeroką skalę i jak wiele różnych konsekwencji ta tragedia za sobą pociągała. Oddając hołd, mamy nadzieję, że te słowa w owym kamieniu wykute będą przypominały każdemu, kto będzie tymi ludzami przemieszczał się, że za tymi murami w różnych okresach również była więziona godność, honor i oddanie sprawie najwyższej, sprawie ojczyzny i sprawie dobra wspólnego. Czcijmy ich pamięć i przekazujmy kolejnym pokoleniom, abyśmy mogli mieć tę świadomość, że powinność, jaka na nas została złożona, godnie będzie wypełniona. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przedstawicielkę Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych, panią Grażynę Najnigę. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt zabrać głos w tym szczególnym dniu, w którym odsłonimy tablicę upamiętniającą pobyt w zakładzie karnym przy ulicy Kleczkowskiej osób internowanych, aresztowanych i więzionych za działalność opozycyjną, za walkę o niepodległość w mrocznym okresie stanu wojennego. Miała wówczas studentka i jedna z założycielek niezależnego zrzeszenia studentów, byłam wśród. W latach 80. w tym zakładzie przebywało wielu opozycjonistów, kobiet i mężczyzn. Szacunki mówią o ponad 500 osobach. Więzienie to oficjalnie nazywano ośrodkiem odosobnienia w zakładzie karnym we Wrocławiu, według Bartłomieja Kadłaka, autora książki, internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, formalnie funkcjonowało od 13 grudnia 81 roku do 30 lipca 82 roku. Pierwsi internowani działacze MSZ Solidarność i innych ugrupowań trafili tu 13 grudnia 81 roku,
a według tej książki ostatni zwolniono 19 maja 82 roku. Bartłomiej Ferlek przytoczył następujące dane. Najwięcej internowanych przetrzymywano w tym ośrodku w dniu 23 grudnia 1981 roku. 350 osób, w tym 297 mężczyzn i 53 kobiety. Natomiast 13 stycznia 1982 roku przebywało tu już 79 kobiet. Znam też inne dane, zawarte w książce księdza Wacława Szetelnickiego, ówczesnego proboszcza, zatytułowanej Parafia Świętego Bonifacego we Wrocławiu w latach 1970-1980. Ta książka to kapitalne źródło wiedzy, szczegółowy diariusz i kronika parafii. Ksiądz Szetelnicki podaje tam na przykład, że 24 grudnia 1981 roku wywieziono stąd do Grodkowa, tam też przebywali internowani, 178 mężczyzn. W innym miejscu, że w dniu 14 stycznia 1982 roku w zakładzie karnym we Wrocławiu przebywało 150 mężczyzn i 80 kobiet. Już 15 stycznia 1982 stan osobowy diametralnie się zmienił. Pozostało w nim bowiem tylko 9 mężczyzn, przebywali w szpitalu więziennym i jedna kobieta. Bowiem w tym dniu wywieziono do Gołdapi kobiety, mężczyzn do ośrodków odosobnienia do Grodkowa, Mysy, Dalówka i Strzegna. Zatem przytoczone przeze mnie szacunki są bardzo ostrożne i należy podejrzewać, że liczba wszystkich internowanych i represjonowanych w zakładzie karnym wyższe niż 500 osób. Stąd przez cały rok 1982 kobiety trafiały do Gołdapi, potem do Darówka, mężczyźni do Grodkowa, Nysy, Strzelc Opolski, Strzelina, Załęża i dalej. Przebywali tu również aresztowani, skazani na podstawie dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego z terenu Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Niektórzy spośród nich trafiali na Rakowiecką w Warszawie. Miejsce wyjątkowo ponure w naszej historii. Wówczas stanowiliśmy awangardę narodu, który powstał z kolan, godnie i mądrze zorganizował się w niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność, niezależne Zrzeszenie Studentów oraz inne związki i organizacje niepodległościowe. Ta niezależność, cóż ona znaczyła? Ona była bowiem swoistym synonimem słowa niepodległość. Byliśmy pokolenie, które podjęło po raz kolejny walkę o suwerenność i niepodległość państwa polskiego. Jeśli są osoby, które uważają, że Solidarność była tylko ruchem związkowym, to mylą się. My wszyscy zaangażowani w ruch walki czuliśmy w naszych sercach, że walczymy o godność bycia Polakami, o wolność słowa, o wolne i demokratyczne wybory, o których wówczas marzyliśmy, w końcu o niepodległość. Za te dążenia trafialiśmy w miejsca takie jak to więzienie. Byliśmy pokoleniem, które zakończyło swoistą sztafetę. Sztafetę walki o niepodległość państwa polskiego rozpoczętą w XVIII wieku najpierw uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a potem insurekcją kościuszkowską. Powstania i zrywy niepodległościowe to kolejne etapy tej sztafety. Obchodzimy w tym roku rocznicę stulecia odzyskania niepodległego bytu państwa polskiego. Ale w ciągu tych 100 lat jeszcze dwa pokolenia musiały podjąć walkę. Dla pokolenia dwudziestolecia międzywojennego była to walka zbrojna. W obronie cudem odzyskanej niepodległości. Zagroziły jej państwa totalitarne, w gruncie rzeczy te same, które wzięły udział w XVIII-wiecznym rozwoju. Wszak Austria po Anschlussie popierała politykę hitlerowskich Niemiec, czerpiąc z niej same drogi. Rolę hitlerowskich Niemiec i Rosji sowieckich dwóch okupantów doskonale znamy. Pokolenie dwudziestolecia, wykrwawiając się, obroniło polską państwowość. Państwowość niesuwerenną, zależną, naznaczoną obecnością na dziesięciolecie sowieckiej okupacyjnej armii działającej wspólnie polskimi poplecznikami, zwykłymi zdrajcami,
późniejszymi autorami wprowadzenia stanu wojennego. Nasze pokolenie, urodzonych tuż przed lub po II wojnie światowej, żyło w zniewolonej i niesuwerennej Polsce. Pokolenie, które nie miało prawa się budować w państwie teoretycznie niepodległym i suwerennym. A jednak podjęliśmy walkę, której była orężem była siła naszych przekonań, siła naszych organizacji, w których zrzeszaliśmy się na sali. Stoimy dzisiaj tu w tym miejscu, gdzie usiłowano tym razem naszemu pokoleniu zakneblować usta, zniewolić nas i skłamsić nasze dążenia i marzenia. Stoimy tu jako ludzie wolni w niepodległej Polsce, aby ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej tablicą oddać cześć wszystkim walczącym. Sztafeta pokoleń dobiegła końca, a my dumni i wolni w wolnej, suwerennej Polsce obchodzimy stulecie odzyskania Polski państwowości. Dziękuję wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość za oświetlenie dzisiejszego dnia. Panu Pawłowi Hryniakowi, wojewodzie dolnośląskiemu, reprezentującego dzisiaj premiera RP Mateusza Morawieckiego. Jego ekscelencji arcybiskupowi metropolicie wrocławskiemu Józefowi Kuchniemu za mszę w intencji wszystkich internowanych, aresztowanych i więzionych przy ulicy Kleczkowskiej. Księdzu proboszczowi parafii pod wezwaniem świętego Bonifacego Wojciechowi Tatarzowi, który warto przypomnieć odprawił tu w więzieniu pierwszą mszę dla internowanych 1 stycznia 1982 i wyrażenie zgody na udział w uroczystości Honorowej Służby Więziennej. I dla pana pułkownika Andrzeja Stanejko, dyrektora Zakładu Karnego nr 1, za nad wyraz życzliwe wsparcie i pomoc przy organizacji dzisiejszej uroczystości. Bardzo proszę o to. Szczególnie pragnę podkreślić fakt, że gdy zwróciłam się jako przedstawiciel Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych do pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z propozycją objęcia patronatem uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, otrzymałam podziękowanie za podjęcie inicjatywy i słowa szczerego wsparcia w moich staraniach o doprowadzenie do pozytywnego finału. Równie pięknego wsparcia udzielił mi dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który też zaszczycił uroczystość swoim patronem, obiecując wszelką pomoc i sfinansowanie wykonania i wmurowania tablicy. Niniejszym pragnę wyrazić gorące podziękowania od wszystkich internowanych, aresztowanych i więzionych w tym i innych zakładach karnych dla szanownych patronów. Serdeczne podziękowania kieruję do pana dyrektora Adama Płakseja z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za hojną życzliwość i do pana dyrektora Zbigniewa Łuca z Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz Macieja Wojciechowskiego, dyrygenta chóru dziecięcego ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, za zgodę na występ chóru dziecięcego podczas naszych uroczystości. Serdecznie wszystkim panom dziękuję. Chórowi dziecięcemu składam gratulacje za piękny koncert, który mieliśmy zaszczyt wysłuchać. Ten występ spowodował, że podniosły atmosferę, że rozpoczęliśmy dzisiejszy dzień. Równie gorąco dziękuję panu generałowi Wojciechowi Lewickiemu, dowódcy garnizonu wrocławskiego i panu majorowi Sławomirowi Skałeckiemu, komendantowi garnizonu wrocławskiego, za udział kompanii honorowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Lądowych oraz Orkiestry Wojskowej
wojsk lądowych, które dodały naszej uroczystości wyjątkowego splendoru. Mam nadzieję, że jestem wyrazicielem wszystkich zgromadzonych, iż te gorące podziękowania płyną od wszystkich zebranych pod tablicą i murem więziennym. Serdecznie dziękuję komendantowi Policji Miejskiej i policjantom Komendy Policji Krakowej za zabezpieczenie przemarszu spod Kościoła Świętego Bonifacego pod mur więzienny przy ulicy Rejmonta. Dziękuję Romanowi Kowalczykowi, Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty i Wychowania za życzliwość i pomoc przy organizowaniu udziału wrocławskich szkół w dzisiejszej uroczystości. Wszystkim młodym ludziom, wszystkim pocztom sztandarowym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też za udział przedstawicieli Dolnośląskiej Chorągwi, harcerzy i harcerek wraz z pocztem sztandarowym. Osobiste podziękowania kieruję do Marii Dąbrowskiej ze Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego dnia. Mama pomagała mi na każdym etapie z zaangażowaniem i dobrą radą. Kończąc moje podziękowania, proszę o burzliwe oklaski dla wszystkich, którzy przyczynili się do godnego świętowania w tym dniu, zwłaszcza dla służb mundurowych, biorących udział w dzisiejszym wydarzeniu. Wszystkim Państwu dziękuję. Teraz poproszę o odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia dokona delegacja w składzie. Pani Maria Dąbrowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych, pan Tomasz Wójcik, członek zarządu NSZ Solidarność oraz pan Andrzej Drogoń, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Proszę przedstawicieli duchowieństwa na czele z Jego Ekscelencją arcybiskupem metropolitą wrocławskim Józefem Kupnym o poświęcenie tablicy pamiątkowej. Ojca i Syna i Ducha Świętego, wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Chwalimy Cię, wielbimy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, moc i dobroć Twoja. Pobłogosław tę tablicę pamiątkową, która będzie przypominać o osobach internowanych i represjonowanych w tym miejscu. Chociaż
dała nam we znaki w czasie powodzi w 97 roku, kiedy to wysoki stan Odry spowodował, że do Orlandu cofnęła się woda. Woda minęła w przeciwnym kierunku. I w związku z tym ten napór wody, powiedzmy tego normalnego biegu Orawy i tej cofki tak zwanej Odry, spowodowała, że przerwała ona wały powodziowe i wpłynęła do miasta. I cała ta ulica... Tyle dobrego dla tego, co by zrobił. Nie można nic rozsławić, ten ogród zoologiczny. Wszystkie grupy, które przyjeżdżały, rzadko się jedzie do innego miasta i jedzie do ogrodu zoologicznego. Nie zawsze to było. Każda grupa przyjeżdżająca szła do ogrodu, bo był znany, tak? Kiedy istnieją te książeczka na, tutaj, na tym terenie, to grunty no, muszą się jakoś bronić. Oni tam mogą tę historię państwo znać, oni ze sobą jeden drugiemu podkradał parę metrów tej ziemi, ten tam temu i tak dalej. Historie wygląda. I teraz, żeby to czuć się pewnym końcem, to na to podpisywał w tym stopniu pogodę. Z Niemcami nie chciano, nikt nie chciał z ciągą z Niemcami, ale za granicą było królestwo czeskie, tak, bogate i mocne. No więc z nim podpisywano te ugody na tej zasadzie, że to widać, że to jest wyspa, tak? To teraz jak się państwo odwrócicie, to będzie widać tą wyspę. A to jest, nie wiem, ząb, nas, coś tam, razem.
podpisując tę umowę, podpisywali jej w tym samym sensie. Także to nie był jeden sposób dla naszych przedsiębiorców. No, niestety to są w sumie roli i wszystkie te czynstwa zmawiały podplanowanie tych ludzi. Thank you.